Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Kaszubskim Centrum Sportu Walki, gdzie na co dzień trenuje klub Rebelia Kartuzy. Dzisiaj gościem Patryk Zaborowski. Jego historia pokazuje, gdzie od łobuza można stać się przez sport trenerem kadry narodowej. A sponsorem tego odcinka jest kancelaria Lex Space. Zapraszam do oglądania. Cześć. Trenerze. Szanowanie. Wspomnę tak tylko, że tutaj z twoim klubem wiąże się taka moja fajna osobista historia, bo od momentu jak zacząłem wychodzić już z nałogu, to były jedne z pierwszych zawodów moich, w których wystartowałem Mistrzostwa Polski. Nawet wczoraj przeglądałem zdjęcia i tutaj było ważenie i cała ta oprawa, cała rejestracja zawodników. Nie? Także miłe wspomnienie, że teraz tu się widujemy na kadrze Polski i mogę trenować z wami. Także... Bardzo miło cię gościć tutaj u nas, na naszych Włościach. I jak tu było właśnie u ciebie, bo teraz jesteś trenerem kadry. Bardzo fajne i wysokie, poważne stanowisko. A szczerze mówiąc, byłeś trochę łobuzem kiedyś. Tak, dokładnie. Moje życie można rozgraniczyć na takie dwie podstawowe strefy, w których łobuzowałem i nie byłem sportowcem. I kiedy byłem sportowcem, kiedy byłem bardzo ułożony i rodzina była ze mnie dumna, reprezentowałem kraj, bo byłem również wcześniej zapaśnikiem. Reprezentowałem Polskę i w kickboxingu, i tak jak wcześniej wspominałem, w zapasach byłem sportowcem. Ale pierw były zapasy, no nie? Później dopiero przeniosłeś. Pierw były zapasy, zacząłem trenować zapasy w wieku bardzo wcześnie, 6 lat. Kiedy zapisaliśmy się do szkoły, od razu zwerbował nas na salę gimnastyczną mój świętej pamięci pierwszy trener, którego bardzo mocno szanuję, który jest na zawsze w moim sercu. Kazimierz Pryczkowski, tutaj też pozdrawiam serdecznie małżonkę i rodzinę. Pozdrawiam. Mojego pierwszego trenera, któremu co roku paleznicza na cmentarzu. Tak, i on nas zwerbował do zapasów i tak ta moja przygoda z zapasami się zaczęła bodajże w 1989-1990 roku. A pierwsze dyplomy z jakichś mistrzostw Polski, z mistrzostw młodzików, mistrzów województwa, z mistrzostw makroregionu mam już w domu od 1993 roku, to pierwsze dyplomy w zapasach. Ja tak oglądałem materiały też z tobą, ale to do tego wrócimy odnośnie Akademii Sportu, do tej fundacji. No to można powiedzieć, że gdyby nie sport, no to byś się pewnie stoczył, nie? Generalnie moje wszystkie przywary, które były związane z wejściem w konflikt z prawem, to były wszystkie bijatyki. Generalnie najpierw robiłem, później myślałem, także... Tak. Także no, gdybym zaczął karierę kickboxingu o wiele wcześniej, to myślę, że na pewno byłbym już mistrzem świata bardzo dawno temu. Ja też zacząłem jeszcze pracę w nocnych klubach, na bramkach i gdzieś tam te wszystkie podobnie jak u ciebie, bo znam też twoją historię, podobnie, że gdzieś te wszystkie złe pomysły przychodziły do mu i robiło się różne złe rzeczy, za które jest po dziś dzisiejszy wstyd. Że ja właśnie w tym filmie widziałem fajną historię twoją, jak miałeś iść siedzieć, nie? Przeciw sędzia kazał, że ci odroczy wyrok, jak przyniesiesz indeks, nie? Bo powiedzieli, że będziesz studiował, nie? Tak, dokładnie, moje losy się potoczyły kilka razy pod wokandę, tak jak wspominałem, generalnie obójki, jakieś sprawy takie generalnie z użyciem siły i powodowanie jakiegoś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, złamany nos, jakiś wybity ząb. I któraś bójka zaprowadziła mnie pod którąś wokandę, no i pani sędzina powiedziała mi, a bodajże trzeciej czy czwartej wokandzie, że to już nie będzie kolejny wyrok w zawieszeniu, tylko dzisiaj będzie wyrok skazujący i ja pójdę do więzienia. I mówię, i kurde, tak mnie tak w tym momencie, tak jak zawsze byłem takim można powiedzieć, osobą wyrywną i takim kozakiem. I obleciał mnie strach i mówię do tej sędziny, proszę panią, skończę studia. I ta pani sędzina na mnie patrzy i mówi, okej, bo myślała, że blefuje, nie? Okej, to ja panu powiem, jakie pan skończy studia, panu odroczę wyrok, ale niech pan nie myśli, że on będzie odroczony i jeżeli pan nie spełni tego, to wróci pan. Że ja zapomnę, nie? Tak.
to będzie po prostu pan dostanie bilet zaoczny i tak będzie pan się musiał stawić do zakładu karnego. I ta pani sędzina mówi, to ja panu powiem, jakie studia pan skończy. Pan skończy pedagogikę resocjalizacyjną, odraczam panu na 6 miesięcy zarządzenie wykonania kary i spotykamy się tutaj za 6 miesięcy, ale przychodzi pan już z indeksem i będziemy dyskutowali dalej, co z pana życiem. No i to jest właśnie ta historia, w której ja, tak jak ty, z alkoholem dotknąłem dna i gdzieś od tego dna się odbiłem i poszłem w drugą stronę, wróciłem z powrotem do sportu, zajarałem się sportem, tak jak ty, na nowo ten sport wrócił do łask w mojej historii i jeszcze prężniej, jeszcze bardziej spotkałem wielu ludzi na swojej drodze. Zacząłem dojeżdżać na treningi do Gdańska, do gdańskiego klubu kickboxingu Duet. Tam poznałem też ludzi z charakterem, trenerów moich dwóch, których też serdecznie pozdrawiam. Tomka Biernackiego i Rafała Kałużnego, takich samych sportowych wariatów. I gdzieś ta moja historia wróciła znowu do sportu. Zacząłem się jarać tym kickboxingiem mega. Zacząłem się mega cieszyć od nowa. Podobnież nie? Tak jak ty tutaj o tym zdjęciu, którym opowiadaliśmy, że gdzieś tam ten element rywalizacji ulicznej, który był, gdzieś się załączył, on był fundamentalny w moim życiu, gdzieś tam się cały czas pojawiał, ale teraz to przybrało takiego aspektu gloryfikacji, gdzie zacząłem stawać się rozpoznawalny, zacząłem zdobywać Mistrzostwo Polski, Puchar Europy wygrałem, później wygrałem Puchar Świata, byłem dwa razy jednego roku w 2015 w szczycie formy na dwóch Mistrzostwach Świata i na macie i w ringu, bo też byłem w low kicku, startowałem, generalnie zdobyłem 6 razy Mistrza Polski, zawodowego Mistrza Polski, Puchar Świata, Puchar Europy powygrywałem i dziś mi to, mega mi to jarało i mega mi to nakręcało. I doszłem do tego miejsca, w którym tutaj się teraz znajduję. Gdzieś też ktoś nas zauważył, też troszeczkę było szczęścia. I tutaj my właśnie w tym projekcie, w którym jesteśmy z Arturem Siedmiakiem, my wskazujemy ścieżki, wy wybieracie drogę, którego głównym dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości. Jesteś ambasadorem tego. Ja jestem projektu. Ambasadorem, tak. Podobnie jak i Artur Siedmiak, cały szef, z którym też dzisiaj będziesz miał okazję rozmawiać. Tak, my właśnie wskazujemy wszystkim dzieciakom, którzy są w placówkach, które mają resocjalizować, czyli MOWY, MOSy, poprawczaki, wskazujemy na to, że ty nie jesteś tam stracony, że podobnie jak ja można odbić się od dna, tylko trzeba dążyć do celu, trzeba mieć jakiś cel. Bez celu w swoim życiu nie osiągniemy nic, bo będziemy cały czas równią pochyłą, która będzie staczała nas na margines. Pomijając wszelkie aspekty, większość tych młodych ludzi, pomijając te wszystkie aspekty rodzinne, te wszystkie, gdzie jest od samych korzeni jest nieprzystosowanie w domu, rodzice kradną, matka się prostytuuje i naprawdę jest mega patologia w domu. To część tych dzieci zabłądzi też w związku z tym, że myśli, że po prostu jest nieprzydatna, że nic nie w życiu nie wychodzi. Nie? To my pokazujemy, że można zmienić dosłownie jeden aspekt w swoim życiu. Ja jestem tego dobrym przykładem. Pokazuję tym dzieciakom, że byłem łobuzem, że wchodziłem w konflikt z prawem w związku z bójkami. Część moich kolegów prelegentów, takich jak Michał Karmowski z Małym Sporcie, oni nie mieli tego szczęścia. Ich droga potoczyła się do kryminału i oni też pokazują młodzieży, że można wyjść z kryminału, można zostać z kimś i można naprawdę stać się osobą sukcesu. No, i żeby nie wracać tam, nie? Ja się zatrzymałem odpowiednio wcześniej. Paweł Mateńczuk, który też łobuzował, podobnież jak i ja, słynny Nawal, który ma też w Polsacie swój program. Pokazujemy młodzieży, że każdy z nas ma osobną historię, każda jest inna. Część chłopaków miała źle w domu, nie było się, rodzice pracowali na kopalni, tak jak Mateńczuk, od was z dołu pracowali na kopalni, nie przelewało się w domu. Ja akurat miałem dobrze w domu, wspaniałych rodziców, ale zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło do złego, do obuzowania i do wszystkich innych rzeczy i pokazujemy, że każda historia jest inna. I to nie jest, że ktoś jest biedny, czy komuś w życiu nie poszło, czy ktoś narzeka na swój status społeczny.
Każdemu może się udać, tylko trzeba tego chcieć. Jeżeli nie będziesz chciał, to się na siłę nie uda się. Tak, dokładnie. No to jest, w tym filmie też pokazuje to, że widzisz te osoby, jak tam mówię, czy domy opieki, czy poprawczaki, to oni tam nawet sami powiedzieli, że oni dobrze, że tam trafili, nie? Poniekąd tak i dokładnie ta młodzież nam też tak mówi, tylko że my tłumaczymy, że czasami jest troszeczkę przypadku, czasami los cię pokieruje, ale na dane tory, ale to głównie ty jesteś reżyserem swojego życia. Tak. Ty pokazujesz, że jeżeli masz cel w swoim życiu, bo ja pokazałem, że mam cel, że ten sport wypełniał całe moje życie. Ja pokazałem, że bardzo mocno byłem związany ze sportem i tłumaczę tej młodzieży, że ja zrobiłem drobną rzecz w swoim życiu. Na pięści nałożyłem rękawice i pytam się takich tych wszystkich dzieciaków. Kto się z was bił? Las rąk. A ktoś się to chwalił, nie? Tak. Czy można założyć rękawice i próbować tego w ramach rywalizacji sportowej? I uzyskać laury, jeździć po świecie, tłumaczę tym dzieciakom. Ja się biłem, tutaj byłem negowany, tutaj jestem gloryfikowany, jeżdżę po świecie, byłem w wielu miejscach na świecie. Czego chcieć więcej? Tak. Możesz nawet nie zostać trenerem kadry narodowej, możesz się spełniać osobiście i ten cel, on jest też dostosowany do tego, kto od niego oczekuje, bo niektóre osoby naprawdę chcą tylko polepszyć swój status społeczny, zarabiać więcej pieniążków i mieć spokojną głowę. Gdzieś zawsze myśląc o tobie, przypomina mi się historia Miśka Koterskiego, który miał naprawdę mega zawiłą historię i wychodził z tego bagna mnóstwo razy. No moim bagnem były bójki, bo cały czas gdzieś tam się biłem, gdzieś tam szukałem emocji. Myślę, że to też czasy, w których my żyliśmy, bo nie było gdzie naprawdę. To się robiło gdzieś tam na ulicy, teraz jest klub zapasów, klub kickboxingu, można iść pobiegać, można zagrać w rugby, naprawdę można zrobić mnóstwo rzeczy, a kiedyś tak naprawdę nie było nic i albo się uciekało w alkohol, albo w bójkę, albo ktoś zostawał złodziejem, albo dealerem, albo czymkolwiek, no bo to gdzieś w tym kierunku dążyło. Także kończąc, to jest właśnie kolejna historia, gdzie pokazuje, że sport potrafi wyciągnąć. Sport łączy, nie? Tak. Sport, jak ja to mówię, sport najlepszą terapią, nie? Dokładnie, tak jak mówisz, sport jest najlepszą terapią. Mamy taki hashtag też u nas w klubie, sport łączy, bo on naprawdę łączy, on nadaje cele w życiu, on stabilizuje twoje życie, on powoduje, że twoje życie dąży do celu i ten cały aspekt sportowy, w którym dzisiaj musisz zrobić to, jutro musisz tamto, musisz ustabilizować swój harmonogram dnia kosztem życia, on uczy ciebie tak naprawdę jak żyć. Sport jest najlepszym nauczycielem życia. Widać to po tobie, widać to po mnie. A wszystkie te osoby, które w to nie wierzą, to zachęcamy do tego, żeby zostały sportowcami, żeby zajarały się tym sportem tak jak ty i żeby czerpały też również z tego korzyści. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Jest jeszcze jeden taki hashtag, Ćpaj Sport, on też jest bardzo fajny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Rafała.